Kiedy patrzysz na nocne niebo, wydaje się, że nie dzieje się tam zbyt wiele i że gwiazdy zawsze migoczą w tym samym miejscu. Przez lata naukowcy wierzyli, że światła na niebie się nie zmieniają. Marynarze kierowali swoimi statkami, korzystając z ustalonych wzorów gwiazd. Istnieją również konkretne układy konstelacji, które jesteśmy w stanie zaobserwować na niebie obecnie. Astronomowie jednak zidentyfikowali je już dawno temu. Trudno nam sobie wyobrazić, że kiedyś się obudzimy i zwyczajnie nie będziemy w stanie zobaczyć pewnych gwiazd. Czy na pewno? Zespół badaczy eksplorował niebo, aby sprawdzić, co dzieje się z gwiazdami. Astronomowie uzyskali dane z sondy Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej i porównali informacje sprzed 70 lat z dzisiejszymi, aby zobaczyć, jak zmieniło się niebo. Aby to prawidłowo przetestować, musieli korzystać zarówno z nowoczesnych, jak i starych teleskopów. I wydarzyło się tam coś naprawdę interesującego. Ponad 700 gwiazd ze starych map zniknęło. Jeśli zniknie jedna gwiazda, zadziałają tutaj różne teorie, ale robi się trudniej, gdy setki z nich znikną równocześnie. Czy dane mogły być nieprawidłowe lub same gwiazdy były zbyt trudne do wykrycia? Nie. Szybko wyeliminowano te opcje, ponieważ te gwiazdy zdecydowanie stanowiły część wcześniejszych obserwacji. Więc pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy mowa o tym, że gwiazdy znikają, jest to, że zakończyły swój żywot. Możemy mieć do czynienia z najbardziej masywnymi gwiazdami. Mówimy tutaj o tych, które są znacznie cięższe niż nasze Słońce i przechodzą gwałtowne zmiany, gdy zbliżają się do końca, co nazywamy supernową. To potężna eksplozja, która później świeci przez wiele, wiele miesięcy. Jest nadal widoczna nawet przez setki milionów lat świetlnych, ale właśnie o to chodzi, widzimy ślady. Czy mogła to być nieudana supernowa? To oznacza, że może jedna z nich się zapadła albo zamieniła się w czarną dziurę i pochłonęła resztki, nie powodując przy tym potężnej eksplozji. Ale nikt nie wspominał o żadnych oznakach aktywności czarnej dziury w pobliżu tych gwiazd. A co jeśli gwiazdy stały się mniej widoczne z powodu pyłu lub gazu znajdującego się dookoła nich? To jest coś, co może się zdarzyć, ponieważ międzygwiezdny pył i gaz blokują nasz widok, szczególnie na obiekty, które znajdują się daleko, ale nie odnotowano śladów niezwykle wysokich stężeń pyłu lub gazu. Nic ich również nie zniszczyło. Badacze zobaczyliby ślady, gdyby coś takiego się zdarzyło. Co więcej, wszystkie te zaginione gwiazdy nie znajdowały się w tym samym obszarze, co oznacza, że prawdopodobnie nie zniknęły z tego samego powodu. Ponadto gwiazdy nie były na tym samym etapie swojego życia, więc niemożliwe jest, że wszystkie przypadkowo znajdowały się blisko swojego końca. Nie były szczególnie stare ani młode, a ich wielkość i jasność różniły się. W pewnych momentach wydawało się nawet, że gwiazdy nie zniknęły z powodu jakichś naturalnych zdarzeń. Być może miało to coś wspólnego z innymi cywilizacjami, które znajdują się gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej. Być może to jeden ze sposobów ich szukania. Moglibyśmy natknąć się na jakieś tajemnicze cywilizacje pochodzące z innych planet, jeśli uważnie obserwowalibyśmy zachowanie gwiazd. Nikt nie wie, co dokładnie stało się z zaginionymi gwiazdami i niestety na razie wszystko, czym dysponujemy, to teorie, ale musisz przyznać, że są naprawdę fajne. Być może jest to jakiś rodzaj optycznej poświaty, spowodowanej rozbłyskami gamma, a może nawet szybkimi rozbłyskami radiowymi. Szybkie rozbłyski radiowe to mocne impulsy fal radiowych. Mogą one emitować więcej energii w kilku tysiącnych sekundy niż nasze olbrzymie Słońce przez prawie 100 lat. Nie rozumiemy jeszcze do końca, jak działają te erupcje energii, więc nie wiemy, do czego są zdolne. Ale mimo to setki gwiazd mniej więcej w tym samym czasie w naszej galaktyce jest pomiędzy 100 a 400 miliardów gwiazd, więc prawdopodobnie zobaczymy, jak część z nich znika. Mamy nadzieję, że lepiej zrozumiemy, dlaczego takie rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście naukowcy nie są pewni co do tej liczby, ponieważ nie możemy dojrzeć wszystkich gwiazd Drogi Mlecznej z naszej planety. Niektóre są zbyt słabe, inne są zbyt daleko lub są ukryte przez kurz lub gaz. Ale zakładają te liczby na podstawie rozmiaru, kształtu i prawdopodobnej masy Drogi Mlecznej. A spośród miliardów gwiazd jest nieco ponad 9 tysięcy, które możemy zobaczyć gołym okiem. Jeśli chciałbyś zobaczyć ich więcej, potrzebowałbyś profesjonalnego teleskopu, dzięki któremu zobaczysz też słabsze gwiazdy, niewidoczne dla naszych oczu.
Wiele z gwiazd, które widzimy na nocnym niebie, prawdopodobnie już nie istnieje. Gwiazdy to gigantyczne kule gazu, które produkują światło i ciepło poprzez reakcje termojądrowe zachodzące w ich środku. Jednak długość życia gwiazd jest ograniczona i prędzej czy później wyczerpują paliwo i przestają świecić. Kiedy gwiazda umiera, może stać się białym karłem, gwiazdą neutronową lub czarną dziurą w zależności od jej rozmiarów. Naukowcy odkryli, że niektóre z gwiazd widocznych na nocnym niebie są zbyt stare, aby wciąż świecić. Oznacza to, że mogły już zgasnąć, ale wciąż widzimy ich światło, ponieważ potrzebuje ono dużo czasu, aby do nas dotrzeć. Tak naprawdę, kiedy obserwujemy gwiazdy, możemy patrzeć na przeszłość. Przyjrzyj się wszystkim gwiazdom, które możesz zobaczyć gołym okiem. Znajdują się one w odległości około 4000 lat świetlnych od nas. Więc to, co widzimy, to gwiazdy, które pojawiły się 4000 lat temu. Większość znanych nam gwiazd istnieje w galaktykach, które są ogromnymi zbiorami gwiazd, gazu i pyłu utrzymywanymi razem przez grawitację. Mimo to między galaktykami również znajdują się duże obszary pustej przestrzeni i pytanie brzmi, czy mogą się tam znajdować gwiazdy? Wydaje się, że te obszary przestrzeni nie są zupełnie puste. Jest tam nadal trochę gazu i pyłu, a także ciemnej materii, której nie możemy zobaczyć, ale wiemy, że istnieje ze względu na jej przyciąganie grawitacyjne w stosunku do innych obiektów. Naukowcy odkryli nawet kilka odosobnionych gwiazd w tych obszarach. Jednak to nie tam powstały. Dostały się tam przez przypadek, co oznacza, że prawdopodobnie zostały wyrzucone z ich galaktyk przez siły grawitacyjne lub po zdarzeniu z innymi obiektami. Być może istnieje więcej takich gwiazd, ale są po prostu zbyt słabo widoczne z Ziemi. Gwiazdy tak naprawdę nie migoczą, po prostu widzimy to w ten sposób z Ziemi. Wydaje nam się, że migoczą, ponieważ atmosfera naszej planety jest niespokojna. Światło gwiazdy musi przejść przez wiele warstw atmosfery. Nie każda z nich ma jednakową gęstość, co powoduje, że światło się lekko załamuje i zmienia swoją barwę oraz intensywność. Jest jedna gwiazda o nazwie Syriusz, która czasem błyszczy i miga tak intensywnie, że ludzie zgłaszają ją, myśląc, że to jakaś forma życia pozaziemskiego. Wynika to z faktu, że Syriusz jest bardzo jasny i często znajduje się nisko nad horyzontem, co oznacza, że doświadcza tych wyjątkowych cech atmosfery Ziemi. Podczas pobytu w kosmosie astronauci obserwujący tam gwiazdy nie zauważają, by migały. Hej, chcesz usłyszeć coś fajnego? Ja, ty, twoi znajomi i reszta ludzkości. Wszyscy jesteśmy zrobieni z pyłu gwiezdnego. Elementy, które składają się na ludzkie ciała i całe życie na Ziemi, zostały uformowane w gwiazdach. Podstawowe budulce życia, takie jak węgiel, azot i tlen, zostały stworzone w gwiazdach i ostatecznie uwolnione w przestrzeń kosmiczną, gdy gwiazdy zniknęły. Te elementy stały się później częścią nowych gwiazd, planet, a ostatecznie życia na Ziemi. Żelazo obecne w naszej krwi powstało w jądrach supernowych, czyli w ogromnych eksplozjach zachodzących w momencie, gdy gwiazdy gasną. Niektórzy twierdzą, że nawet wapń w naszych zębach i kościach może pochodzić od eksplodujących gwiazd. Tlen w naszych płucach powstał w jądrach ogromnych gwiazd, zanim został uwolniony w przestrzeń poprzez wybuch supernowych.